Zagrałem na podróbie serwera Anarchia SMP, a dokładnie to na serwerze Chef MCEU, utworzonym przez społeczność na Discordzie Petera. Próbowałem zagrać na samym starcie serwera, niestety przez natłok graczy było to utrudnione, ponieważ był za duży ping. Ale następnego dnia, wraz z moim kolegą Vekalo, postanowiliśmy spróbować swoich sił na tym serwerze. Zapraszam do oglądania. Uwaga, czy... Skończyłem tutaj. Jak już wcześniej mówiłem, grę zacząłem od samego początku serwera. Niestety w dniu startu był problem z pingiem, przez co ciężko się grało. Z tego powodu skończyłem obity w jaskini, co potem poskutkowało moją śmiercią. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż obaj byliśmy już na spawnie. Za mało zgrifowany ten spawn, Imo. Ale po to? Po wypowiedzeniu tych słów przez mojego kolegę, na spawnie podszedł do nas typ w diamentowej zbroi. Początkowo myśleliśmy, że chce nas zabić. Okazał się bardzo pomocny i dał nam jakieś itemy na start. Do miliard tego. Po tej sytuacji napisał do mnie jeden z graczy serwera, czy może mieć z nami sojusz. Uznałem, że przyjmę go do naszego gangu. Chwilę później nadarzyła się okazja, aby odzyskać stracone na starcie serce. Następnie wyruszyliśmy w podróż w poszukiwaniu jakiegoś miejsca na bazę i znaleźliśmy to. Cześć, kto... Ja pierdolę. W trakcie naszej podróży spotkaliśmy kilku Endermanów i niestety walka z jednym z nich skończyła się źle. Cześć, łódka. O nie, Creeper świat do łódki. Pomóż. Czekaj, Czemu? Po tej sytuacji znów nadarzyła się okazja, aby zdobyć dodatkowe serce. Udało nam się spotkać jednego z graczy w trakcie budowy Lava Casta. Robi wrażenie. Niestety nie był on do nas przyjaźnie nastawiony. Pomocy! Perełkę cykam. Dobrze. Oni mnie dalej, no nie wierzę w niego. Ustawi. Po tej akcji postanowiliśmy zmienić kierunek naszej podróży. Udało nam się znaleźć dość fajne miejsce na zbudowanie bazy oraz zdobyliśmy podstawowy ekwipunek. Arzacia. O, dzięki. Ja zbieram karty Iron. Bo... Wraz z moim kolegą zaczęliśmy rozkminiać, co by tu zrobić na tym serwerze. I tak rozkminiając, wpadliśmy na jeden pomysł. Ty, bo to jest serwer bez zasad. No, może na wszystko. Ty właśnie, czekaj, jak to wykorzystać, że można wszystko? X-Ray. Ty! Plan działania był prosty. Mój kolega, korzystając z X-Raya, pokazywał mi, gdzie są diamenty, a ja je wykopywałem. Jednak po chwili stało się to. Ten bana za X-Raya. Serio? Windows, tak, dostałem. Zaraz chyba też dostaniesz. Serio? Tak. Control F wysłałem ci. Ale mój kolega dostał bana za cheatowanie na serwerze Anarchia. Jednak wina leżała po naszej stronie, bo nie przeczytaliśmy regulaminu, bo myśleliśmy, że go po prostu nie ma. Jednak był. Jedyną wymienioną zasadą serwera było to, że nie można cheatować. Więc no...